Przełomowy, proinwestycyjny, zdaniem wielu wręcz historyczny i trudno się nie zgodzić, bo patrząc na słupki i wykresy budżetu Zielonej Góry, jaki na przyszły rok zaplanował prezydent miasta Janusz Kubicki, okazuje się, że głośny miliard złotych, który zapowiadał Kubicki po połączeniu miasta i gminy, jest coraz bliżej, a dzięki skutecznemu pozyskiwaniu pieniędzy europejskich i rządowych w przyszłym roku Zielona Góra na inwestycje ma do wydania ponad 213 milionów złotych. Przekrój inwestycji, jakie zapisano w projekcie, jest ogromny, od inwestycji drogowych przez rewitalizację obszarów miejskich oraz ważnych terenów zielonych, po inwestycje rekreacyjne oraz prorodzinne. Mijam szerokim łukiem, bo tam nie ma co robić. Projekt budżetu budzi podziw i rzeczywiście można go traktować w kategorii przełomowego. W taki sposób plan dochodów i wydatków miasta komentuje bloger i obserwator polityki i samorządu Robert Bagiński, znany z krytycznego spojrzenia na działania lubuskich polityków i pracowników administracji. Bagiński zaznacza, że Zielona Góra wykorzystała szansę i skutecznie skorzystała z zewnętrznych źródeł finansowania. Jak dodaje, to nie udało się w Gorzowie. Zielona Góra wykorzystuje swoje 5 minut, kiedy trzeba, powiem kolokwialnie, pełnymi garściami brać te pieniądze, bo w tym momencie warto się nawet zadłużyć, warto spowodować, że deficyt budżetowy będzie teraz, w tych latach, większy, kiedy mamy tak naprawdę perspektywę środków europejskich, która już się nigdy nie powtórzy. Mówiąc krótko, jeśli teraz weźmiemy dużo pieniędzy, zadłużając się nawet, na pewno spowodujemy, to znaczy Zielona Góra spowoduje, że te pieniądze kiedyś zaowocują konkretnymi inwestycjami. Inwestycje zapisane w przyszłorocznym budżecie komentowali także goście programu Stary Rynek 1. Filip Gryko z klubu Zielona Razem podkreślił, że prezydent po prostu w ostatnich latach wstrzymał się z wieloma zadaniami tylko dlatego, że nie było możliwości pozyskania na te inwestycje pieniędzy z innych źródeł niż kasa miasta. Prezydent wykazał się doświadczeniem, sprytem i wizjonerskim spojrzeniem. To widać w projekcie budżetu 2017, dodaje Gryko. Pieniądze, które jakby nam się należą z racji ZIT-ów, które są w większości przyznane, i teraz tylko kwestia tego, co pan rektor powiedział, jakby ten przełomowy budżet, ten historyczny, można powiedzieć, budżet dla Zielonej Góry, to jest prawie miliard złotych, to jeszcze parę lat temu to było około 400-500 milionów złotych, także jest to potężny skok dla Zielonej Góry i zobaczymy, teraz bardzo ważne jest wykorzystanie tych środków, bo to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wszystko zrobić jednego roku, tak? To jest wpisane oczywiście, są to nasze ambitne plany, no ale musimy po prostu być też przygotowani na to, że jest duży problem też z wykonawstwem. Piotr Barczak, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, projekt budżetu ocenia pozytywnie. Jak zaznacza, jest kilka inwestycji, z którymi miasto mogłoby się wstrzymać, jako przykład podaje trasę aglomeracyjną, ale jego zdaniem wszechstronność inwestycji, jakie znalazły się w projekcie, zasługuje na uznanie. Barczak liczy, że prezydent umożliwi radnym wprowadzenie kilku modyfikacji w budżecie. Trzeba wykorzystywać te, które są pieniądze, to jest jakby najważniejsza rzecz, ale wykorzystywać je z głową. I część tych inwestycji tak jest rzeczywiście. Plan niskoemisyjny, czyli wymiana taboru na elektryczny, autobusowy, oczywiście to jest jedna rzecz, o której dawno rozmawialiśmy. Są też wątpliwości co do tego, ale to idzie, jest realizowane. Kwestia obwodnicy, która też przecież jest dosyć wątpliwa, co dla niektórych, inni uważają, że jest konieczna. Ale to są kolejne miliony tak naprawdę. I tu jest ta obawa, o której mówił wcześniej Filip Gryko. Inwestycje to jedna rzecz, kwoty wpisane w budżet jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest sposób realizacji. Program Stary Rynek 1 dostępny jest na stronie internetowej tvzg.pl w zakładce Publicystyka.